Właśnie światło dzienne ujrzały nowe fakty w sprawie Kamila Durczoka, 51 lat, i jego prawdopodobnie podrobionych weksli. Według doniesień jednego z tabloidów, Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury, który dotyczy zwolnienia banku z tajemnicy. Kilka miesięcy temu, Kamil Durczok usłyszał od prokuratury zarzuty w sprawie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Przypomnijmy, że 26 lipca dziennikarz uszkodził swoje auto, jadąc autostradą w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Miał wówczas 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Wielu burzyło wtedy dziennikarzowi koniec kariery. Byli również przekonani, że gorzej być nie może. A jednak Durczok zaskoczył kolejną aferą, tym razem związaną ze sfałszowanymi podpisami na wekslach. O co dokładnie chodzi? Kamil Durczok miał w 2009 roku złożyć w banku dokumenta oraz podpisane weksle, zarówno przez niego, jak i małżonkę, które miały być poręczeniem kredytu na zakup domu w Szczercu. Umożliwiło mu to wzięcie kredytu na 2 miliony franków szwajcarskich, czyli ponad 8 milionów złotych. Na dokumencie miały widnieć podpisy zarówno Kamila Durczoka oraz Marianny Dówek, ówczesnej żony dziennikarza. Jednak kobieta twierdzi, że niczego nie podpisywała i nic nie wiedziała o żadnym kredycie. Sprawa wyszła dopiero na jaw, gdy okazało się, że Durczok nie spłaca kredytu, a bank żąda pieniędzy od Marianny Dówek. Teraz, prokuratura miała zająć się sprawdzeniem, czy Kamil Durczok faktycznie podrobił weksle. Niestety, pojawiły się trudności w dochodzeniu prokuratury, gdyż jak podaje Słup Express, Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o zwolnienie banku z tajemnicy. Problem tkwi w tym, że aby wyjaśnić sprawę, prokuratura potrzebuje bankowych weksli, a sąd nie zgadza się na ich udostępnienie przez bank. Sąd zarzucił prokuratorskiemu wnioskowi w tej sprawie ogólnikowość i niewskazanie konkretnych osób, które miałyby złożyć zeznania, tłumaczy Słup Expressowi rzecznik prokuratury krajowej, PROK, Ewa Dialik. Podobno prokuratura złożyła już apelację. Według informacji tabloidu sam bank zawiadomił prokuraturę regionalną w Katowicach o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z fałszywymi podpisami na wekslach. Adwokat Durczoka twierdzi, że żona dziennikarza wiedziała o branym kredycie, a także podpisała osobiście dokumenty. Marianna Dówek nie komentuje na razie sprawy. Wygląda na to, że na wyjaśnienie sprawy, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.